niestety ze względu na to, że miał już więcej do czynienia z prawem, czyli znał te wszystkie kruczki prawne, nie oszukujmy się, miał nad nami przewagę, bo my, tacy zwykli sobie ludzie, gdybyśmy wiedzieli, jak się zachować i wiedzielibyśmy, że potrzebujemy adwokata, że są naprawdę wyższe instancje jakieś tam niż taka policja, która nie chce nam pomóc, ta sytuacja nie miałaby miejsca. Skoro chłopacy gonią go stamtąd. Stamtąd. Tak? Stamtąd. W tamtą stronę ma do domu, tak jak pan Brzosek mówi dokładnie, 2 kilometry. To dlaczego on biegnie tu? On tutaj biegnie? Tu. A tam, w tym białym domu, mieszka pani Jagoda Rybak, nad którą wcześniej się znęcał i ją osaczał, bo chodził jej w nocy pod oknami, odgrażał się, że ją zabije, że zabije jej dzieci. Że i właśnie to jej przyłożył tą głowę. Aha, to tej pani, tak, tą panią uderzył. Więc tak na zdrowy chłopski rozum, to dlaczego on nie biegnie do domu, skoro tak się boi i ucieka, tylko biegnie w tamtą stronę? Dla mnie odpowiedź jest bardzo prosta. Biegnie tam, bo tam pod wpływem groźby czy jakiegoś, no nie wiem, użycia tego tasaka, po prostu schowa się tam i tam ich powyżyna, czy co. Bóg wie jeden, o co mu chodziło. No ale na pewno nie było to tak, że on biedny był, nieszczęśliwy i uciekał, Bóg wie gdzie, bo... A kto to tak twierdzi, że on był nieszczęśliwy i biedny? No, pani prokurator z aktu jej oskarżenia, tak to wynika, że dorosłych, silnych mężczyzn goniło biednego staruszka, bo on był przecież biedny staruszek, czyli tak? Staruszkiem stał się w momencie wygodnym dla prokuratury, tak? Tak, tak. Po mojemu to jest właśnie w ten sposób, bo w żaden inny. Skoro on był w stanie... To mój mąż gonił go samochodem, nie będziemy tego ukrywać, prawda? Aha. A on był w stanie uciekać, znaczy biec przed nim. No to on nie był takim staruszkiem biednym, nieszczęśliwym, skoro był w stanie oddalić się od niego o ileś tam, prawda? To, co przemawia na korzyść naszych klientów, to bardzo ważny fakt, iż na tych przedmiotach, na tych niebezpiecznych narzędziach, które miały być użyte do spowodowania śmierci pokrzywdzonego, nie zabezpieczono żadnych śladów biologicznych, żadnych śladów DNA, żadnych śladów krwi potwierdzających, że tymi narzędziami zadano obrażenia. No, dla nas jest to dowód pewny, który pozwala w 100% wyeliminować te narzędzia jako narzędzia zbrodni. On w sumie, jak do mnie mówił, to 34 lata i 2 miesiące siedział w więzieniu. 34, czyli multirecydywista. A razem z poprawczakiem to 38. Czyli jeszcze siedział w poprawczaku. No to on siedział jeszcze w poprawczaku. Jego pierwszy raz chyba zeznał, zabrali. I on wie pan, kodeks, to lepiej może znał jak prokurator. No tak, bo on powiedział tak, jak ona mówi, on tu szedł, mówi, teraz w Polsce KS-a nie ma. Nie mu nie dadzą, czyli nie? Karę śmierci, tak? I tak on jest prawem chroniony. Ale jak utnie łeb i nogi i zaniesie na posterunek, to niego wsadzą, ale na dożywocie. A KS-a mu nie dadzą. I on powiedział, że on to zrobi. I jak on pierwsze zrobił jej mężowi, co go rozciął, pojechał na posterunek i tego, wziął wino i poszedł. To panie, on miał 2 kilometry, on nie mógł iść do domu. Po co on szedł? On szedł po te nogi i po ten łeb. Po prostu powinien być pod jakąś opieką psychologiczną, psychiatryczną. No on powinien być, a dlaczego nie był? Proszę pana, on do mnie powiedział tak, mówi, ziomek, ja to w każdej marynarce muszę mieć sprężynową, nie? Bo on mówi, ja nie wiem, którą marynarkę założę. On przyszedł tam na drugą wioskę do Łąki, to wie pan, z kim on przyszedł? Przyszedł, to tak jak ktoś starszy to rozumie, przeźmiany, jak kiedyś był do wagi. Co to jest przeźmian? To był taki odważnik, dwukilowy, tak. I taki pręd, nie? Mówi, od tego tej komendant spierdalał. No, panie, kto by nie uciekał, jakby widział 2 kilo. No dobrze, a gdzie policja w takim razie? Bo teraz państwo mówicie, że... Tej policji nigdy nie było. No to jedzie 3 razy na dzień. Tak.
Ale to i teraz jest w Wiedźbargu, ale jest, to... i z Olsztyna, jest... i w nocy o czwartej są. Jak poszła Rybakowa z łbem rozbitym, co mi butelką rozbił, jak poszedł ten z ręką rozciętą, co mu zabandażowali, no to na to policji nie było. A teraz koniec się nabrało? A panie, skoro zawiniła policja, ja nie jestem za tym, żeby policję karać. No to. Ale policję dali nagrodę. To dlatego... Jak to dali nagrodę policji? Jeden pan poszedł na emeryturę, tak. Drugi jest gdzieś ochroniarzem. No to i niech zawiniła policja, jak pan Ziobro napisał. Tak. Tym. Zawiniło państwo. To jeżeli policję tak ukarali, to powinni im też dać. Tym starszym rentę, a tym dać dobrą pracę. Ja może zadam trudne pytanie, to dlaczego sąd w tej chwili skazał jednak tych panów na kary bezwzględnego pozbawienia wolności? My się z tym rozstrzygnięciem aktualnie jakby obowiązującym nie godzimy. Będziemy, tak jak powiedziałem, pisać apelację. Myślę, że uda nam się ten wyrok zakwestionować. Zrobimy zresztą wszystko, na co pozwala prawo, żeby ten wyrok zmienić i żeby nasi klienci nie trafili do więzienia. No, od początku stawialiśmy sobie takie zadanie i będziemy w tym konsekwentni. Ludzie tam podnoszą takie różne kwestie tego, no to dlaczego go tam zostawili, tak? No tak. A który normalny człowiek, wiedząc jaki on jest, stałby tam i czekał, a może on z drugiej strony wyciągnie jeszcze jakiś nóż i w tym momencie dźgnie kogoś albo nie wiem, no naprawdę pobije kobietę, zgwałci. No ja nie miałam takiej pewności. Przecież pamiętam, bo przecież byłam przy tym, pamiętam słowa, jak ktoś się wdali, bo było tyle ludzi, odzywał, no ale zostańcie przy nim. A z drugiej strony ktoś mówi, no to sam se zostań. Sam se zostań z tym człowiekiem. Ja wiem, co on mi zrobi. On był taki, że przecież jakby... skoro dostał to lanie, to przecież normalne, że skoro on taki jest, w ramach zemsty... Nie przyszedłby dzisiaj, to by jutro, pojutrze, ale i tak by się zemścił. A mam jeszcze takie pytanie, gdzie on jest pochowany? Czy w Morągu. Ja chciałam powiedzieć jeszcze jedno. No dlaczego nie tutaj, tak? No właśnie. Ja na jego grobie jeszcze zdrowaś Marii odmówiłem. Ja się odpowiem prosto. Bo tam było cztery groby. Po pierwsze, to jest legendy krążyły. Tak, po pierwsze to jest tak, że on nie mógł być tu pochowany na cmentarzu, bo nie należał do tej parafii. Tak. To jest jedna z najprostszych odpowiedzi. Powie tak? Pani, jakie chodziły, krążyły. Tak, że my go nie chcieliśmy tu pochować i tak dalej. Nie, to jest w ogóle nieprawdą. On nie pochodził stąd. I on tu nie mógł być pochowany, ponieważ to jest cmentarz tylko i wyłącznie parafialny. Tutaj nie są chowani ludzie z różnych świata. Ale w Bogu też nie chcieli, choć on powinien być w Bogu Chwałach, ale ludzie powiedzieli, że go wykopią z Bogu. Ale my tego bo na pewno nie... Nie szedł do ojca, do matki, a nie chciał ich przechodzić koło Ciechanka. Co by pan powiedział po prostu tym ludziom, którzy mają na przykład, jeżeli będziemy zbierać, a chcemy zbierać podpisy, jeżeli będzie taka sytuacja, że będzie niekorzystny wyrok, to co by pan powiedział tym, którzy będą mieliby się podpisać pod ułaskawieniem, czy... Pod ułaskawieniem to panie, cała Polska się, bo mnie gdzie znają, za rzeką i tego, to każdy mówi, Bolek, brońcie tych chłopaków, bo nie winni. A bo nie Ciechanka nie tego. A niech pan zbierze podpisy i niech tylko... Choć go ludzie nie widzą, choć go nie widzą i nie znali go. Tylko powiedz pan, że Ciechanek, to każdy panu powie, że to był kawał. Kurbysina, o. A pani co by powiedziała na przykład tym, którzy mieliby się podpisać? I dlaczego mieliby Ja najpierw zacznę od tego, że żeby ludzie nie myśleli, że ja jestem żona jednego z oskarżonych, znaczy już właściwie skazanych. Skazanych. Jeszcze nie to powiem. Znaczy, że będę go broniła. To jest faktycznie to, ale tak naprawdę ja bronię dlatego, bo ja jestem przekonana o ich niewinności. Ja wiem, że oni go nie zabili i wiem, że nie są winni ich jego śmierci. I niech ludzie naprawdę nie patrzą na to, bo pomyślą sobie, no bo faktycznie żona i bratowa tych pozostałych dwóch, no to faktycznie, no to będzie ich broniła, bo co ma innego do zrobienia? Nieprawda, bo gdybym ja była przekonana, że oni zrobili mu krzywdę, no to faktycznie tak jak każdy normalny, uczciwy człowiek stanęłabym po stronie prawa, prawda? Ale ja wiem, że oni go nie zabili i zostawiając go tam, on żył. Naprawdę.